Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych Kresach. Od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Barbara Zajdel z domu Trubicka urodziła się we Lwowie 14 listopada 1951 roku. Jest absolwentką polskich szkół nr 10 i nr 24. Ukończyła Akademię Leśnictwa. Jest magistrem inżynierem. Laureatka konkursu literackiego imienia Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Wschodzie. Wiersze poetki weszły do antologii poezji religijnej Miłość jak ziarno odwagi oraz Habemus Papam. Mieszka we Lwowie. Barbara Zajdel, Podole. Myśli moje, ptaki spłoszone, nad Podolem kołują, kołują. Myśli moje, stepowe konie, puste pola, tratują, tratują. Gdzie głodowy przyleciał anioł, nad jarami pełnymi łez, o tej ziemi śnie, tęsknię za nią, gdzie kosiarzem bywała śmierć. Myśli moje zimową porą kreślą śniegi śladami pus i z wiosenną przemkną wichurą przez syberyjski mróz. Błyskawicą wtedy rozbłyśnie niepamięcią dotknięty mózg i słów dawnych skostniałe wiśnie dosięgną ust. Sokół w niebie skrzydła swe ściśnie i kamieniem spadnie do stóp i łza w oku wnuka zabłyśnie, odnajdując praojców grób. Może kość się zbliży do kości, powracając z dalekich dróg. Może z prochów ciało się zrośnie i do życia powoła je Bóg. Potok prawdy z ziemi wytryśnie, by napoić spręgnionych krocie. Może dom rodzinny się wyśni, Georginie zapłoną przy płocie. Myśli moje, stepowe konie, puste pola, tratują, tratują. Myśli moje, ptaki spłoszone, nad Podolem kołują, kołują. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża lише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Фонду «Свобода і демократія».